Jest taka sytuacja. Sytuacja jest taka, zauważyłem na grupce Impo, był w zeszłym tygodniu post. Czy Karol mógłby przestać zakładać do LS-a tą koszulkę, bo dziwnie wygląda? No to czemu? Co to jest w ogóle? A czemu to jest zamazane? To jest troszkę... No i właśnie, że ponoć jest tutaj ta iluzja optyczna zbyt dla niektórych problematyczna, więc postanowiłem, jak ją będę ubierał częściej, to może wam przejdzie. Znacie takiego śmieszka internetowego? Hatfu! Remigiusz Mróz? Hatfu! Tak się nazywa. Remigiusz Hatfu! Mróz. Fu! Czy ty mówisz o tej pisarzynie? To jest... Czy ty mówisz o tym kolesiu, co swoje książki pisze, kurczę, w Excelu? Stary, on pisze w Pages. Czy ty mówisz o tym człowieku, z którego cały rynek literacki w Polsce się śmieje? Nie cały. No na przykład Kacper go bardzo lubi. W ogóle idealnie, że Kacper robił to jeden odcinek, bo Kacper jest wielkim fanem Remigiusza Mroza. Ale Kacper lubi Remigiusza Mroza, to może do Remigiusza sobie pójdzie popracować. Ciekawe, czy ci Remigiusz dopłaci. Nie robi filmów. To już mnie nie interesuje. Wiesz, Kacper, idź do swojego idola. Idź do swojego półboga, po prostu mistrza literatury. Idź do niego. Idź. Może on ci, wiesz, posypie jakiegoś ziarna z pańskiego stołu. Okazuje się, że Remigiusz Mróz, zapytany przez redakcję Player.pl... A, bo to też są takie dziennikarzyny. Dlaczego? To są media workerzy. Nie odbiera telefonu ode mnie i od Karola. Co są za pytania o nasze prywatne sprawy między Remigiuszem Mrożem i nami na antenie jakiegoś playera? Uznał, że udzieli odpowiedzi. Uznał, że po prostu otworzy usta i to był błąd numer jeden tego dnia. Bo może powinien zająć się pisaniem, a nie mówieniem. Oddychać można przez nos, Remigiusz, i to ci powinno wystarczyć. Że co? Szczerze bym się cieszył, jakby Remigiusz się zajął pantomimą. To by było najlepsze po prostu. Zobaczmy, co miał do powiedzenia znany polski pisarz... Hatfu! Remigiusz Mróz. Zobaczmy. Hatfu! Widzicie tylko, że oni przestali... I z czego się cieszysz? Czekaj, no daj mu powiedzieć. Pytanie brzmi... Pytanie zostało zadane, dlaczego nie odbiera telefonu, skoro pociarkuje Włodka Jankowicza, i to jest jego odpowiedź. Nie, bo to w ogóle było tak, że Włodek do mnie dzwonił w którymś odcinku kilka razy, tak, a ja nie miałem jego numeru zapisanego. Tak było. Wiesz co, Okazało mi się, że nieznany numer dzwonił nam trzy razy, więc od razu... O nie, panisko, nieznany numer, ale nie właśnie... wiadomo kto, bo przecież do mnie cały czas dzwonią z ofertami, bo jestem Remigiusz Hatfu Mróz. Ja nie blokuję, jak do mnie ludzie dzwonią, to ja nie blokuję od razu, zablokuj. No mówię ci. Ale ja dlatego, że ja nie umiem blokować, w sensie nie wiem nawet, gdzie to się daje. Naprawdę? Gdzie to się daje? No jak już ktoś do ciebie dzwoni? No jeszcze raz, no. To jest jakiś spam. Remigiusz, jakiś spam, to są te twoje zapisane losowymi słowami z karty książek, które nazywasz literaturą. Ja myślę, że to jest jego reakcja na mnie. Jak myśli o mnie, to jest właśnie on tak reaguje na mnie. Tak. To jakiś spam. I on później... Myślisz, że on się masturbuje do własnej frezury? Jak sobie już ją ułoży? I brody? Myślę, ale dobrze wyglądamy. Kurczę. Nie, to tylko my tak robimy. Jeszcze następny do mnie dzwonił. Miał głuchy sygnał, bo był zablokowany. Myślisz, że on się lubi tak rytualnie podduszać krawatem? Jak sobie tak zaciąga pod siarę? Again, nie, to tylko mnie tak lubił. I on mówi się, że dzwoniłem do ciebie. Ja mówię, nie dzwoniłeś, ja sobie robiłeś, bo nie mam żadnych połączeń nieodebranych. Przestań. No i podał mi numer. No. Hatfu. Pisałem, sprawdzam. O cholera. Widać, że kłamie, widać, że jesteś tak ustawiany, Remigiusz. Sztuczna jest ta twoja gra, jak sztuczne są dialogi. Jak dialogi w tych twoich książeczkach. Ja mam pytanie do Remigiusza. Czy mógłbyś napisać... Wiesz, normalnie byś do niego zadzwonił z tym pytaniem, ale ponieważ jedyna forma kontaktu z tym człowiekiem to jest przez kuźwa LS-a, to w ogóle gdzie, co, z czym, co? Nie, będziesz dzwonił, zadam mu to pytanie. Tylko po to, żeby znowu nie odebrał, naprawdę. Kurczę, gdzie jest ten numer jego? A ty mi daj, właśnie, ty mi daj, bo ty masz. Nie zapisałeś sobie? Nie zapisałem sobie. A czemu miałbym mieć, chcieć mieć? Tak siebie bardzo. Jak odbierze, to puszczę ten filmik. Nie odbierze. Kurde. Przelicza pieniądze, mówię ci. On siedzi, on w ciągu dnia na stówę, on cały dzień przeznacza na to, żeby siedzieć i przeliczać pieniądze. I tak, jest tak. No ma to maszynkę, nie? Nie, właśnie nie ma. On woli to robić ręcznie. 200. Kurde, stary, ja myślę, że on jest takim człowiekiem, że on widzi teraz, że dzwonię i nie odbiera i tak, a niech jeszcze podzwoni chwilę. I może... No oczywiście, że on jest takim człowiekiem, popatrz. No hatfu, no kurwa, hatfu. Odwodka nie mogę odebrać, bo to by było nie fair, no już, Karol, ty czekaj. Ja do ciebie nie mam ochoty zadzwonić.
Może ty spróbuj. Nie! Teraz cię zapytam, Remigiusz, bo na pewno oglądasz ten odcinek. Na pewno ogląda, bo on ogląda wszystko ze sobą. Ma wszystkie wycinki z zmiankami z gazet. Pewnie sobie taki kolaż układa. Czy mógłbyś napisać książkę, ja ją kupię, tylko żeby była ilustrowana z obrazkami, dla dzieci, bo bym miał do czytania Ninie na no ale naprawdę chcesz, żeby Nina swoje pierwsze kroki z literaturą stawiała pod kuratelą tego człowieka? Rany boskie, czytaj jej książkę telefoniczną, to już będzie miał więcej sensu. Nie masz książek. Ciekawszą akcję. Nikt już nie ma w domu książek. No ma ktoś jeszcze z was książkę telefoniczną? To jest panorama firmy. A jest w ogóle książka telefoniczna na 2021 rok? O, to miałem to. No, no tą, tel, nie? Tel, tel, tak, i był, wiesz, normalni klienci indywidualni i trzeba było tak, dobra, gdzie dzwonimy? Do tamtych, dzwonisz Dębicy. Jak oni się nazywają ci? To są Krzyżanowscy? Krzyżanowscy, tylko na kogo numer był zarejestrowany. Doróbczycy dzwoniliśmy zawsze. No tak, ale że jak wiedziałeś, do kogo chcesz zadzwonić? Wiedziałeś, że kumpel się nazywa Krzyżanowski, mieszka w Dębicy i teraz szukasz Krzyżanowskich w Dębicy, teraz musisz sobie jeszcze skojarzyć, no bo jest na przykład trzech, do którego zadzwonić, no to musiałeś wiedzieć, jak jego ojciec miał imię, no bo na jego był numer. Była pierwsza litera imienia była chyba tylko. No to chociaż, Krzyżanowski no, S, albo no, coś tam. No, czyli na przykład S Krzyżanowski, jak jego ojciec miał na imię? Stefan. Stefan, to chyba ten, ale jest kurde S, a nie Tadeusz? Nie Tadeusz? Dzień dobry, jest Maciek? Jaki Maciek? Pomyłka. Ale nie, minęło 20 lat i mamy Remigiusza Mroza, możemy latać taksówkami, jak powiedzieliśmy, wszystko możemy robić, ale nie, odbierać telefony od dobrych znajomych, którzy wspominają ci w programie, którzy chcą dobrze ci życzyć. Promują twoje książki. Promują twoje tą literaturę. Hatfu. Napiszą wiadomość, dlaczego nie odbierasz ode mnie telefonu. Nie, po prostu telefon. Chociaż napisz. Ja nie umiem tak pisać. Złama się, no napisz. Gnoju. Gnoju, o dobrze, tak literacko. Nie, to co on pisał. Tak. Jak to szło? Pisałem Remigiusz, że srany z... A to takie zdjęcie pijanego Remigiusza. Remigiusz już zasrany. Przepraszam. Ale to było na jego Twitterze. Pewnie dużo postuje. Bo pewnie ma ciekawe życie, które myśli, że musi się dzielić z innymi. Kto? Remigiusz Mróz. Dobra, napiszę po prostu gówniarzu. Zesrany. Zesrany. A nie obrazi się? Bo to jest twój wielki przyjaciel, jak się obrazi, to już koniec waszego wspólnego, wspaniałego życia. Tych wakacji, na które byście jeździli, tych waszych wspólnie wychowywanych dzieci i tych wigilii, na które byście się zapraszali. Czyli mogę mu wysłać wiadomość o treści, dlaczego nie odbierasz się do niej telefonu? Absolutnie nie będzie ona za sobą żadnych konsekwencji. Żadnych. A co jest groźba Karola? Okazuje się, Karol, że jesteśmy okropnymi ludźmi. Znaczy to nie żebyśmy nie wiedzieli tego przed... Znaczy ludzkość, tak? Nie, ja i ty. No Remigiusz już jest dużo gorszy. No właśnie chciałem powiedzieć, my a versus... Stara strona, która się nazywa łamageddon.com, która jest grą, do której się możesz zapisać, która polega na tym, że jak stwierdzasz, że biorę w niej udział, to od 1 grudnia do końca roku twoim zadaniem jest uniknąć, żeby usłyszeć Last Christmas piosenkę. Tak. Że jest tak powszechnie wszędzie puszczana, że może być ciężko przetrwać grudzień bez usłyszenia tej piosenki. I wypuściliśmy właśnie, i na grupce pojawiały się: uwaga, wszyscy tam łagomagedonowcy, ostrzegam, w odcinku tym 8:46 do 8:00 leci Last Christmas. Ale dobra, a w którym momencie się liczy, że słyszysz piosenkę? Jak cokolwiek, jak po prostu wiesz... Myślę kawałeczek. Nie da się tego przetrwać. A jak ja zaśpiewam? Last Christmas? Nie. W zasadach tylko jest oryginał, tak? Więc możemy zaśpiewać. Last Christmas gave you my heart, but the very next day you gave it away. A co będzie, jak wpiszę Remigiusz Mróz, skandal. O, skandale. Remigiusz Mróz uchodzi na Wyspach Owczych za pajaca. Dokładnie. W ogóle cały wywiad o tym, wow, że pewnie Remigiusz Mróz jest niefajny. Niech mi ktoś wytłumaczy, ty też możesz. Skąd się wzięła w Polsce popularność takich skrybów za 5 zł jak Remigiusz? Zostawmy już Remigiusza. Szkoda. Otrzymał swoje 5 minut w tym programie. Nawet być może więcej. Ale to Kasper zrobi z tego 3 minuty, mam nadzieję. Nie, Kasper. Niech, nie poświęcajmy już mu więcej minuty w tym programie. Niech mi ktoś wytłumaczy popularność i w ogóle fenomen i skąd się wzięło marki Soki Bycho. A nie mam pojęcia, o co chodzi. I czemu tyle ludzi w ogóle pisze, no Soki Bycho pycha? A to wydaje mi się, że to jest związane jakoś z PKP. Podsiadło Kotarski podcast. Aha. Wrócił, włączyłem sobie stery. Pokażę ci aż, bo nie mogę uwierzyć. Pokażę ci moje prawdziwe wiadomości do Radka, bo stery, no przysięgam. Tak. Kiedy do nas przyjdzie Radek w gości? Nigdy. Czy wy z Dawidem jesteście spaleni, jak robicie podcast, bo tak to wygląda i Radek twierdzi, że nie. Stary, no puść sobie to i powiedz mi, czy nie oglądasz w tym momencie dwóch zganych zielskiem ludzi? Bo ja nie mogę uwierzyć, no patrz. No, ty mi się podobasz oczywiście, mniej, twój strój bardziej niż mój. Ale zobacz, że nie ma jakiegoś dresiku. On, no. Z tej marki.
tak dyskretnie lubię, wiesz, nie świecić. Nie, no widać po oczach, że nie, Karol. Oczka chodzą normalnie. Naprawdę? Ale ubraliśmy się w takie same kolory dzisiaj, niebiesko-białe. To są kolory, wiesz czego? Nie wiesz? Nie wiem, a ty wiesz? A wiesz, co się... Słyszałeś? Co mówię ci? Są upaleni blantem, to tak grubo. I oni będą twierdzić, że nie, bo policja i kuźwa i młode, młodzi rodzice ich oglądają. A dużo mają wyświetleń. Zazdroszczę wyświetleń. I od razu sobie myślę, że my moglibyśmy totalnie zrobić taki sam format, w którym byśmy przez godzinę gadali ze sobą. Popatrz, czy to jest takie jawne granie na popularności lekkostronniczego, już twarze poprzecinane, tu... No, wiesz, no, proszę cię, następnik! Pokazalibyśmy im, że da się to zrobić jeszcze lepiej. Znaczy wiesz, ciężko jest to zrobić gorzej, bądźmy szczerzy. No, chyba jakby już nie mieli mikrofonów, to by technicznie można powiedzieć, że no, no nic nie słychać, ale uważam, że wtedy byłoby lepiej, jakby nic nie było słychać. Proszę cię, to jest usiadło sobie dwóch chłopaczków, dzieci bogatych rodziców opowiadają. Czy jestem niemiły dzisiaj w odcinku? Jesteś trochę niemiły. Nie, i w ogóle ktoś się zarzucił, że podcinasz mi skrzydła w ubiegłym tygodniu, ale ci wybaczam. Ktoś napisał z kolei też mail. Że ja ci podcinam. Nie, ktoś napisał, to teraz muszę ten mail znaleźć. No nie. Julia, która w przeciwieństwie do Remigiusza Mroza jest fenomenalną na pewno kobietą, co? No jakiś kurwa. Zupełnie papro. Witam was, panowie. Po raz pierwszy do was... Cześć, mail. Julia! Po raz pierwszy do was maila piszę... Siema! Już nic nie mówię, będę cię. I to będzie specjalnie dla Włodka Feel Good Content. No właśnie. I ty to wybrałeś? Tak. Coś pomimo tego, że podobnie jak Karol nie przepadam za lizaniem tyłka twórcom, to ale... po ostatnim tygodniu, to jest odcinki 1601-5, coś mnie zmusiło do napisania tego. Zacząłem oglądać Alesa w wieku 11 lat, od samiutkiego początku. Także śmiało mogę powiedzieć, że mnie wychowaliście, a taki wholesome tydzień, jak pamiętam, to chyba pierwszy raz wam się nie zdarzył. No. To jeszcze wam się nie zdarzył. Tak? Nie wiem, czy to było przez mój okres, czy faktycznie coś było na rzeczy, ale byliście dla siebie kochani, mieliście super tematy, byliście uprzejmi i pomimo jak zwykle odmiennych zdań, to cudnie się dogadywaliście, acz przyznam, że jest to nieprawda. Płakałam na prawie każdym odcinku, to już pewno zasługa okresu nie wasza, ale pomimo tego faktu, to zdecydowanie sprawiliście, przetrwanie tych dni było łatwiejsze. W każdym razie dziękuję. Stary, popatrz, Julia, która co prawda przyznaje się do faktu, że jej hormony były w stanie nietypowym. Mogły być, bo nie wie tego. No ale nie, no sama to kilka razy przyznaje, że jej hormony były w stanie nietypowym. Ale nie, tak było. Ten tydzień był taki... No to czemu mówisz, że ludzie pisali, że ja byłem dla ciebie niemiły? Tym, co był teraz, bo to nie jest. Ona mówi o jeszcze Okej. Bo póki się nie pojawi między nami jakiś Remigiusz Mróz... Ha, tfu! Zostaw, co się tego uczepiłeś, Karol? Jeszcze mnie odpisał głównie ze sprawy. Jeszcze naprawdę? Starszy mężczyzna przyniósł telefon do komisu z pytaniem, co się stało z telefonem. Telefon nie działa. Pracownik komisu obejrzał go dokładnie z każdej strony i mówi, z pana telefonem jest wszystko w porządku. Tak? To dlaczego Remigiusz Mróz nie odpisuje na moje wiadomości? Bo jest... A co wcześniej napisałem, kurio. Jest taki ciężki jest ten telefon, ale wolę taki duży ekran, wiesz? No wiem, duży telefon, mały... O, właśnie, odnośnie ten... Przepraszam. Chciałem mu powiedzieć, że po dłuższym przesłuchaniu... Nie, to króciutko, bo wiem, że nie wszystkich to interesuje. Naprawdę uważam, że świetnie grają. Grają lepiej stare niż moje QC25 Bose, które są na kablu. Dałem za nie $40, czyli około 160 zł. No i dodatkowo musiałem dać 10 euro za bycie patronem tego Olufa. Żeby mieć equalizer. To mogę polecić. Jeśli ktoś szuka takich tanich słuchawek, bo na przykład ludzie się zastanawiają, czy kupić sobie tak Xiaomi, Redmi, coś tam, znaczy takie do ucha. Uważam, że to jest dobry zakup. Irfan Free Pro, konkretnie to się nazywa. Jeśli ktoś szuka tych bezprzewodowych słuchawek, w tej cenie moim zdaniem mega, mega fajne, więc polecam, naprawdę. To my przyjmujemy te informacje w takim razie. A teraz jeszcze nie pogadaliśmy o żadnym temacie dzisiaj. Jak? No, Remigiusz Mroź, o tym po prostu przekręcie. McDonald's paper straws cannot be recycled, stary. To po co było przechodzić na papierowe? To nie o to chodzi. No to co? To nie tylko o to chodzi. A o co chodzi? Oczywiście, że papier, który jest specjalnie zabezpieczony tam jakimś lakierem czy czymś takim, tak? Żeby nie o to chodzi chyba. Chodzi chyba o to, że on już jest tak nasączony tym płynem, że już jest tak rozmiękczony, że i tak się niego nie da zrecyklować. Ale ponieważ to jest papier, on się po prostu rozłoży. W ciągu miesiąca, pół roku nie będzie tej słomki, tak? Jak ją zostawisz, wyrzucisz ją w trawę, rzucisz. Wiesz, pijesz sobie kolkę na mieście. Macie tą kolkę jeszcze? Wyrzuciłeś tą słomkę, po pół roku. Dobra, nie ma żadnego potwierdzonego dowodu na działalność szczepionek, Karol. Plastikowa słomka, którą wyrzucisz. Mhm. Po pierwsze, przejdzie przez wszystkie sita, no, jak są sortownie śmieci. Nie będzie poddana recyklingowi. Po pierwsze, dlatego, że jest bardzo mała i nieforemna. Po drugie, dlatego, że jest z takiego plastiku, który się i tak nie nadało do recyklingu za dobrze. Więc, jak ją robią z papieru, to przynajmniej się po prostu jej nie ma, a nie zostanie na miliony lat gdzieś. No, ja wiem, jest mega... I 8 miliona rurek
Rurek? Jak się mówi? Rurki się na to mówi, tak? Rurku. To dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Każdego dnia używanego w Wielkiej Brytanii. Niektórym plastikom zajmuje kilkaset lat, żeby się rozłożyć. Dokładnie. No więc jakby, ja nie rozumiem. Widziałem gdzieś ten artykuł, no dla mnie to jest coś oczywistego. Też nie sądziłem, że ktokolwiek by recyklingował rurkę papierową, w której tego papieru jest ile? 10 gramów? No ale jeśli tych rurek jest 1,8 miliona każdego dnia, to się nagle robi dużo. Tak, ale trzeba by je pozbierać. No dobra, ale to może lepiej zrobić z czegoś, co da się recyklingować? Nie, lepiej zrobić z czegoś, bo to jest tak, już prawdopodobnie ten papier użyty do rurek, to już jest papier z recyklingu. To jest tak, że jakby, wiesz, coś wcześniej było gazetą, gazeta została poddana recyklingowi, zrobiono z niej, z tej masy papierowej zrobiono rurkę, rurka z jednorazowego użytku. To ja mam rurkę teraz w z jakiejś starej gazety? Tak. To już wolę z ropy naftowej. Z plastiku. Nie wolisz. Wolisz z papieru. I jeszcze ta papierowa rurka jeszcze mi się rozmiękcza w ustach i trudno ile się... Ile ty pijesz kolę? A ile ty co? Już nie piję coli, stary. Ja w ogóle mówię... W ogóle wiem, straight edge'em jesteś. Ale nie, ale jadłem w Maku, bo mam zamówiła na lunch. No pyta, Jezu, czy może być Maka. Nie się, że zjadłeś coś z Maku. Dokładnie. Dokładnie. Czy ja cię oceniam? Nie, ty nie. Ty Remigiusza Mrozek. Ręka mi świeżbi, tak mi chodzi. Lata mi, telepie mnie. Dalej nie odpisane, nie przeczytał. Kurczę, no. Bo co takiego robi? Przelicza pieniądze, mówię ci, ma jedną taką wielką. Siedzi na planie chyłki i patrzy, czy... Siedzi na planie chyłki. Powiedz mi, na czym w kręceniu seriali Remigiusz Mróz się zna, żeby siedzieć na planie chyłki? No, jedną rzecz mi wymieni. No, jedną, no. Patrzy, czy dobrze realizuje jego scenariusz. Co? Scenariusz? Ten zbiór anegdot spisanych w losowej kolejności? Masz, kręćcie. Z tego, jak się nazywa ten... Co z tego? Zasilacz. Mówisz jeszcze, prądu teraz nie będę miał. Jakby pan, skąd wypadł? Tutaj jest wtyczka od spodu. To masz do góry nogami wtyczki? Kto to montował w ogóle? Wiesz jak to w Warszawie, wszystko jest na odwrót. Pierdziele. No nie dawaj Kacprowi przekleństw do montowania. Czemu, o to nie potrafię wypikiwać, co jest? Ale nie, dobra, to ja mam filmik, który chciałem pokazać na koniec. Nie, daj nogi. Nie, jest dla Remigiusza. Mogę? To jest... Na koniec moja dedykacja ode mnie dla ciebie, Remigiusz. No, chciałbym, żebyś się wsłuchał w to i może coś ci to da do myślenia. Bardzo proszę. Osobiście. Czemu kłamiesz? Czemu zawsze kłamiesz? O mój Boże, to jest mój akcent dla Remigiusza w tym tygodniu. Dobra, dziękujemy państwu bardzo za oglądanie tego odcinka Lekostronniczego. Mówili do was Włodek Markowicz i Karol Paciorek, który coś czuje, że w tym tygodniu otrzyma mail o treści: Karol, czemu byłeś niemiły dla wszystkich? Nie, tylko dla Remigiusza byłeś niemiły. A, tfu! Pozostańcie to jest bardzo lekko. Stronniczo.